Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z profesorem Adamem Wielomskim. Witaj, Adamie. Dzień dobry, witam Państwa i witam również Ciebie. No, Adamie, życie samo nam dostarcza tematów. Ostatnio takim najbardziej głośnym tematem, no to oczywiście pewien kryzys wokół drugiego posiedzenia Sejmu w 10. kadencji. I myślę, że znaczy są skrajne opinie. Są tacy, którzy twierdzą, że to rzeczywiście poważny konflikt między bardziej lewą i bardziej prawą stroną sceny politycznej, czyli pomiędzy dwoma odłamami tej no, solidarnościowej, powiedzmy, ekipy. Gdzie ci solidarnościowcy bardziej pobożni pokłócili się z tymi mniej pobożnymi, i teraz z tego wynika wiele problemów. Ale są też takie głosy, że to jest w ogóle lipa, że to jest teatr dla gojów, że tak naprawdę tam wszystko jest dogadane i że nikomu włos z głowy nie spadnie. I że no jest to jedna wielka ustawka. Czy ty jesteś bliższy tej no pierwszemu stwierdzeniu, że jest to autentyczny konflikt, czy uważasz tak jak niektórzy, że rzeczywiście jesteśmy tutaj manipulowani jakimś teatrem? To znaczy, ja uważam, że konflikt jest rzeczywisty. Generalnie powiem tak, konflikt się rozpoczął, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo mało kto pamięta, od czego rozpoczął się konflikt jeszcze wtedy PiSu z PO. Pytałem kiedyś studentów o to, czy pamiętają, czy wiedzą, może bardziej wiedzą niż pamiętają. No okazało się, że nie. Przypomnę, że ileś tam lat temu PiS razem z wtedy jeszcze PO miały tworzyć rząd. Rząd, który zaplanowano, że będzie po wyborach prezydenckich i parlamentarnych, i przewidywano, że w wyborach tych zwycięży Donald Tusk i będzie prezydentem, a premierem ze zwycięskiej Platformy Obywatelskiej miał być Jan Mario Rokita. Tak się akurat stało, że wygrał wtedy Lech Kaczyński wybory prezydenckie i parlamentarne, które się odbyły zaraz potem, wygrało PiS. I w wyniku bardzo już nerwowej wtedy atmosfery i awantury nie doszło do powstania rządu, dlatego że zgodzono się już na wspólnego premiera, podzielono liczebnie stanowiska rządowe po połowie i następnie się okazało, że każda z partii chce mieć tych lepszych ministrów i tych bardziej istotnych. No i się nie dogadali i doszło do gigantycznego sporu. I ten spór trwa w Polsce już ponad 20 lat. I tak naprawdę spór zaczął się tylko i wyłącznie od tego. W moim przekonaniu tam był bardzo silny element personalny pomiędzy Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim, czy jak kto woli, Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem, bo to kolejne się osoby pamięta. Reszta partii się, można powiedzieć, obydwu, żeby, że tak powiem, przypodobać się obydwu prezesom, przyjęła jakby narrację tego konfliktu. Przez pewien czas i przez długie lata był to konflikt, w moim przekonaniu, wyłącznie personalny dwóch osób. No ale przez ostatnie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak się zdaje, Jarosław Kaczyński trochę przesadził. I w takiej sytuacji konflikt czysto personalny, za którym nie szedł żaden znaczący konflikt polityczny, w taki konflikt się przerodził. To oczywiście nie jest żaden konflikt o dwie wizje Polski i tak dalej, to jak najdalszy jestem w ogóle od tego, ale jest to rzeczywiście bardzo silny konflikt, który już nie jest zaangażowany tylko dwóch prezesów, ale jakby całe kierownictwa partii, którym udało się sfanatyzować szeregowych członków i miliony Polaków oglądających telewizję. I w tej chwili konflikt jest realny, dlatego że poszczególne partie zaczęły się sobie dobierać, że tak powiem, do różnych tam machlojek i rzeczywiście zaczęli się wzajemnie chcieć wzajemnie się umieszczać w więzieniach i pociągać do odpowiedzialności karnej. To, że do odpowiedzialności karnej właściwie żaden z polityków byłej Platformy Obywatelskiej nie został pociągnięty, to wynikało przede wszystkim z tego, że prokuratorzy w czasach PiSu nie umieli tego zrobić. Paradoksalnie jedynym, który poszedł do więzienia, to był minister Nowak, którego tam na Ukrainie wsadzili, a nie w Polsce. Ale rzeczywiście
były próby śledztw, próby postawienia aktów oskarżenia. No i to zostało uznane przez stronę, teraz już nazywającą się Koalicją Obywatelską, za zerwanie pewnego rodzaju gentleman agreement, umowy społecznej, paktu, porozumienia co do tego, w jaki sposób się w Polsce uprawia politykę. No i w tej chwili, że tak powiem, mamy do czynienia z wendettą ewidentną. To już jest w tej chwili, bym powiedział, chłopcy tak łódkę rozkołysali w sporze, który początkowo był sporem zupełnie nieistotnym i personalnym dwóch starszych panów. Łódka została w ten sposób rozkołysana, że spór stał się rzeczywisty i nie ma wątpliwości, że stał się sporem, w którym strona zwycięska ma zamiar kopać w ziemię, zniszczyć, anihilować stronę przegrywającą, łącznie z tym, żeby wsadzać do więzień osoby z drugiej strony politycznej barykady, co wcześniej, jak wiadomo, nie miało miejsca, co mogliśmy sobie teraz obserwować przy sprawie Kamińskiego i Wąsika. Także no do tego oczywiście trzeba na pewno doliczyć jeszcze różnego rodzaju interwencje i akcenty o charakterze zagranicznym, międzynarodowym. Obydwie strony próbowały gdzie indziej szukać wsparcia. Platforma Obywatelska głównie w Niemczech, PiS głównie w Stanach Zjednoczonych. No teraz obserwujemy, że PiS tutaj poniósł totalną porażkę, dlatego że zarówno Unia Europejska, Komisja Europejska, jak i Amerykanie zdecydowanie popierają Donalda Tuska. Nie jest przypadkiem, że minister Bodnar się tam spotkał ostatnio z ambasadorem amerykańskim Markiem Brzezińskim. Więc tutaj jakby no jest wyraźne poparcie. Panowie rozmawiali o kwestiach praworządności zresztą. Także widać, że Prawo i Sprawiedliwość nie posiada zagranicznego zaplecza, mimo że politykę, którą prowadziło, było polityką całkowicie neokolonialną i usługową, szczególnie w stosunku do Amerykanów. Także tak to widzę. Konflikt w tej chwili się rozgrywa, przy czym Jarosław Kaczyński w moim przekonaniu posiada znacznie słabsze karty. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z prawem posiada, zgodnie z konstytucją, posiadałby teoretycznie silne karty w postaci Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Urzędu Prezydenckiego, ale dotychczasowa opozycja doszła do władzy i stwierdziła, że państwo PiS-u było państwem bezprawia i dlatego za pomocą uchwał parlamentu będzie cofała procesy ustawowe, choćby dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, czy Sądu Najwyższego, już to widać, do tego to zmierza. I w takiej sytuacji no jakby się okazuje, że w momencie, w którym obydwie strony zdecydowały się odrzucić pewnego rodzaju konsensus co do reguł gry państwa liberalnego, no to oczywiście silniejszą stroną jest ten, kto posiada rząd i stojące za rządem środki przymusu, mogąc między innymi przejąć telewizję. W moim przekonaniu przejęcie telewizji przez Koalicję Obywatelską, zdaje się, że niezbyt zgodnie z prawem, ale oczywiście już tej telewizji nie odda, powoduje, że Jarosław Kaczyński ma słabsze karty, ponieważ posiada wyłącznie TV Republikę. Nie posiada wsparcia zagranicznego i wszystkie prawie wielkie media w tym momencie opowiadają się również za Koalicją Obywatelską. Dlatego karty Jarosława Kaczyńskiego są zdecydowanie coraz słabsze w tym sporze politycznym, który w moim przekonaniu stał się sporem realnym, a jego celem jest anihilacja polityczna wzajemna obydwu tych środowisk politycznych, które oczywiście wywodzą się z Solidarności i tak naprawdę są to wszystko koledzy i znajomi. No ale ja powiem tak, jak się spojrzy na rewolucję francuską, tam też się wszyscy znali z róż wolnomularskich. A po czym rozkołysali tak stateczek, który się nazywał Francja, że wzajemnie się wysyłali na gilotyny. I myślę, że to jest podobna sytuacja. Mamy ludzi wychodzących wszyscy z tradycji solidarnościowej, z tak zwanej demokratycznej opozycji, którzy
prawdopodobnie znaczna część z nich po prostu brała pieniądze od CIA, wywiadu niemieckiego i tak dalej. I która, można powiedzieć, z nadania tych zachodnich mocarstw rządziła Polską po 1989 roku. No, to tak się czasami zdarza, że no, jakby no, władza była, miała za mało miejsc, żeby się wszyscy przy niej zmieścili. Dlatego doszło do takiego podziału, nazwijmy to, na jakobinów, czyli PiS, i na żyrondystów, już odwołując się do tej tradycji rewolucji francuskiej, w postaci Koalicji Obywatelskiej. Wspomniałeś tutaj o mediach, o telewizji, wspomniałeś też o służbach, czyli też resortach siłowych. Czy nie sądzisz, że wydarzenia w Pałacu Prezydenckim, gdzie służba ochrony państwa, czyli ci, którzy powinni chronić prezydenta, pod nieobecność prezydenta, bo akurat pojechał wspierać walczących o demokrację na Białorusi. Odwiedziła Panią go Cichanouską, tak. Samozwańcza pani, no, w pewnym sensie prezydent na uchodźstwie Białorusi. No i on, będąc tam u niej, dowiedział się w Belwederze, że w jego, że tak powiem, pałacu prezydenckim jego goście zostali zabrani przez policję. Ale nie mógł dojechać, bo niestety zepsuł się autobus. Dokładnie przez tak zwany przypadek autobus się zepsuł przed bramą na dziedziniec belwederski. Więc natomiast z relacji różnych wynika, że ci funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa to ochoczo współpracowali z tymi policjantami, nawet wskazując miejsce, gdzie ci goście prezydenta Dudy przebywają. W sumie ta akcja poszła sprawnie i, no i w sumie dobrze, no bo gdyby doszło do jakiejś strzelaniny pomiędzy służbami i to w Pałacu Prezydenckim, no to rzeczywiście byłyby obrazki jak z czasów Salvadora Allende i Pinocheta. I na szczęście do czegoś takiego nie doszło. Natomiast czy to nie jest porażka właśnie kolejna PiSu, bo jednak Służba Ochrony Państwa, która powstała w miejsce Biura Ochrony Rządu, BOR-u dawnego, no to było takie dziecko właśnie PiSu. I jak się okazuje, nie okazało się tak do końca wierne swoim współtwórcom. Po pierwsze, Służba Ochrony Państwa, z tego co pamiętam, nie podlega bezpośrednio prezydentowi, tylko podlega ministrowi spraw wewnętrznych. Dlatego prezydent nie ma nad nią kontroli. To jest oczywiście niedopatrzenie z czasów PiSu, dlatego że to powoduje, że nie jest to służba niezależna od prezydenta, tylko jest jakby usługowa w stosunku niego delegowana przez rząd. I to są jakby skutki. I oczywiście sprawa jest na to dosyć, bym powiedział, w tym sensie komiczna, bo nas przykra, no bo to pokazuje jakby upadek Polski rządzonej przez elity solidarnościowe. Jest o tyle oczywiście komiczna, że prezydent Duda pojechał sobie ponarzekać na brak demokracji na Białorusi, prawda, i tak dalej. I w tym czasie no, gości mu zwinięto z Pałacu Prezydenckiego. No, zwracam uwagę, że Białoruś jest na tyle poważnym państwem, że tam sobie nie wyobrażam, żeby pod nieobecność prezydenta Łukaszenki weszła policja i aresztowała przebywających na terenie gości. Inna sprawa, że oczywiście pojawia się tutaj pytanie, ci goście tam mieli, nie wiem, 2 lata następne spędzić, czy ukrywać się mieli, tak jak, no, nie wiem, Assange w ambasadzie gdzieś tam Ekwadoru, czy gdzieś tam, prawda? No ja sobie ambasada Ekwadoru w Londynie, zdaje się, tak? Tak. No to jest taka jakaś podobna sytuacja. No ja nie wiem, czy mieli ukrywać się aż do czasów, kiedy PiS wygra wybory następne, nie wiem, przedawni się wyrok. No tak jak, nie wiem, tam jeden taki tam zom z Riku się ukrywa w Norwegii, prawda, to oni się chcieli ukrywać w Pałacu Prezydenckim, no tak trochę sobie albo, tego zupełnie... Albo na Helu, bo mówiło się, że helikopter prezydencki wywiezie ich do Juraty na Hel, do ośrodka prezydenckiego, no i tam mieli czekać, natomiast no cóż, zobaczymy w ogóle, bo sprawa jest rozwojowa, może się okazać, że jak będę to puszczał jutro czy pojutrze, to już będziemy zupełnie w innej sytuacji w tej sprawie, chociaż nie wiadomo, bo jedni podkreślają to, że to ułaskawienie jest, że tak powiem, prawomocne, że można się na nim opierać, inni, że nie. W zasadzie tutaj każdy ma swojego rabina i do tego rabina idzie i ten rabin, który mówi po mojemu,
albo po Mojżeszemu, jest zawsze lepszy od tego rabina, który niestety wspiera stronę przeciwną. No i zobaczymy w ciągu paru dni, myślę, że będziemy mądrzejsi, bo na razie jest jeden wielki chaos, jeden wielki bałagan. Jest to ośmieszanie państwa, moim zdaniem. I tu moim zdaniem największym przegranym, póki co, no to jest właśnie prezydent Polski. Bo to on wystawił i swój urząd, i służby, a także swoją, w pewnym sensie, no, nieznajomość chyba prawa na totalną śmieszność. Znaczy ja powiem tak, jeśli chodzi o ułaskawienie, no to rzeczywiście tutaj jakby sprawa jest prawnie niedopracowana po prostu w polskim systemie prawnym. Jakby z logiki wynika, że ponieważ prezydent może ułaskawić, no to jeśli ktoś, no jeśli ma zamiar kogoś ułaskawić, no to szkoda pieniędzy podatników, żeby się toczyły postępowania całymi latami, jak i tak ma zamiar ułaskawić kogoś. No i w tym sensie jakby jest logiczne, że może ułaskawić osobę, która nie jest skazana prawomocnym wyrokiem, żeby nie tracić czasu i pieniędzy podatników. Z drugiej strony zwrócił mi na to uwagę jeden profesor prawa, na to uwagę, no pociąga to za sobą również pewne problemy ułaskawienia prezydenta osób, które nie są skazane wyrokiem prawomocnym, dlatego że jeśli jest na przykład ktoś ma jakieś roszczenia o charakterze cywilnym, a zdaje się, że w tym przypadku ktoś tam jest taki z tego, co słyszałem, no to jeśli ma wyrok sądowy z sądu karnego, no to może na podstawie tego wyroku domagać się odszkodowania finansowego. Tutaj tego wyroku prawomocnego nie ma, więc się nie może domagać, musi przeprowadzić samemu postępowanie i przeprowadzić również całe postępowanie dowodowe. No jeśli tam były, zdaje się, jakieś oskarżenia, że oni fałszowali jakieś dokumenty, no to jak osoba prywatna ma to wykazać, że minister fałszował dokumenty na przykład. No nie jest sam w stanie tego zrobić bez prokuratora, śledczych, biegłych i tak dalej. Generalnie moim zdaniem doprecyzowanie prawne powinno być takie, że jeżeli ktoś jest ułaskawiony przez prezydenta, nie będąc jeszcze skazanym wyrokiem skazującym prawomocnym, to powinno być to automatycznie uznane, że był skazany tym wyrokiem prawomocnym, co pociąga za sobą na przykład konsekwencje w postaci możliwości skarżenia go do sądu cywilnego i tyle. I po prostu jest to jakby przyspieszenie, uznanie, że jestem skazany wyrokiem prawomocnym. No tutaj jakby no w polskim prawie nic z tego nie zrobiono i co więcej przez 8 lat rządów, kiedy ta sprawa się tam toczyła, czy przez ileś lat, no można było to zrobić i doprecyzować zdecydowanie. Tymczasem oczywiście fakt, to w Polsce nic się nie stało. Dlatego ja mówię, no tutaj w doktrynie jakby były dwa stanowiska. Większość prawników uważała, że prezydent może ułaskawić. Przy czym mniejszość uważała, że nie może i nie było na tej podstawie jakby no żadnego kazusu prawnego. No i teraz taki kazus już jest w postaci orzeczenia tam, prawda, sądowego. I jeżeli prezydent w tej chwili, z tego co słyszymy, rozpoczął procedurę ułaskawiania Kamińskiego i Wąsika, no to tym samym jakby uznał precedens i uznał swoją niemoc ułaskawiania osoby, która nie jest skazanym wyrokiem prawomocnym. Także prawdopodobnie do annałów polskiej nauki prawa ten wyrok przejdzie, cała ta sprawa, właśnie dlatego, że prezydent w ten sposób uznaje, że jego ułaskawienie osoby nieskazanej prawomocnym wyrokiem nie jest ważne. Także to jest pewnego rodzaju rozstrzygnięcie. No ale oczywiście jest to kompromitacja elit solidarnościowych. To trzeba to powiedzieć wprost. Elity solidarnościowe doprowadziły Polskę przez kilkadziesiąt lat ostatnich do, ja wiem, stać jakiegoś państwa sezonowego, neokolonii, państwa nieprawdopodobnie słabego gdzieś tam w epoce saskiej. I to nie jest tak, że PiS jest winna, Platforma nie, albo odwrotnie. Obydwie te formacje doprowadziły niekompetentne, bardzo często agenturalne elity polityczne obydwu partii, powiązane z zachodnimi wywiadami, nieprawdopodobnie niedokształcone, ignoranckie, umiejące wyłącznie anarchizować państwo, jakby no wywodzące się z
z tradycji solidarnościowej, której specjalnością były strajki. Ale te elity nie są w stanie budować państwa, ponieważ potrafią być tylko przeciw i odnosi się wrażenie, że nawet jak rządzą, to tak naprawdę to są jak anarchiści, którym się daje władzę. No i tutaj należy jakby zastanowić się przede wszystkim, czy Polska nie wymaga bardzo pilnej potrzeby wymiany elity politycznej. Nie na zasadzie, że PO na PiS, czy PiS na PO, tylko w ogóle jakby taki, no można powiedzieć, akcji miotła, w wyniku której elita polityczna, która zawodzi nas od wielu lat, powinna zostać w całości wymieniona. Ja powiem szczerze, mnie to się marzy taka ustawa, tak jak niektórzy chcieli dekomunizować, ustawa o desolidaryzacji. To znaczy wszystkich tych aktywistów Solidarności, którzy nie posiadają wykształcenia, doświadczenia zawodowego i tak dalej, którzy po roku 89 byli cały czas zawodowymi politykami, powinno im się po prostu zakazać pełnienia funkcji publicznych dożywotnio, dlatego że jest to elita jakby z epoki saskiej, która nie dorosła do rządzenia państwem takiej wielkości Polski. To jest elita, która, nie wiem, powiat by doprowadziła każdy do zagłady, a z pewnością nie nadaje się do rządzenia państwem, szczególnie wtedy, kiedy no, na świecie toczą się poważne geopolityczne spory, wojna na Ukrainie, a tutaj właściwie mamy wojnę wewnętrzną. Zauważmy, że obydwie strony permanentnie wszędzie szukają agentów Putina. Naprawdę agenci Putina nie są potrzebni. Kaczyński z Tuskiem całkowicie są samowystarczalni, żeby doprowadzić państwo polskie do anarchii. Także to jest jakby no podstawowy problem. Zmiana elity politycznej. To z przelewania, z garnuszka do garnuszka tych solidarnościowców w tą i z powrotem, dzielenie ich tam na PO, PiS, KO i tak dalej, to z tego nic nie będzie. To trzeba, że tak powiem, zrobić akcję miotła i całą tą elitę po prostu polityczną wymieść, ona nie jest w stanie zbudować wolnej Polski. I trzeba sobie to powiedzieć wprost i głośno. No właśnie, ja uważam, że tu elity solidarnościowe, ale ja uważam, że to bardziej chyba by nazwa mówiła elity w pewnym sensie mafijne. Jest to wojna dwóch mafii politycznych, które niewiele mają wspólnego z jakąś partią, z jakimś ruchem. Są to mafie, które działały na słynnej zasadzie: my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I teraz to jest o tyle ciekawe, że ta zasada jakby, zobaczymy, czy tak jest naprawdę, jakby przestała obowiązywać ostatnio, bo zaczyna się tych ludzi z przeciwnego obozu ruszać, co oczywiście zaskutkuje tym, że jak się zmieni władza, to ci, którzy teraz ruszają naszych, będą ruszani przez drugą stronę. Natomiast czy też to zauważyłeś, że ta zasada my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, która obowiązywała między tymi dwoma mafiami politycznymi, jakby przestała obowiązywać? Tak, ja tak uważam, że przestała obowiązywać, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość próbowało się dostać do poprzedniej elity politycznej, czyli wtedy jeszcze Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, do tych elit. Im się to nie udało, ale próbowali te osoby nękać, ich rodziny i tak dalej. No i to bym powiedział zbyt mocno, bo wcześniej to było wyglądało tak, że się pozbawiali wzajemnie stanowisk. I to było wszystko. I żadnej odpowiedzialności karnej, politycznej, moralnej, jakiejkolwiek. Po prostu się pozbawiało stanowisk, obsadzało swoimi. Potem przychodziły nowe wybory, kto inny wygrał. Obsadzał swoimi, oczywiście głosząc, że rozliczy poprzednią ekipę, ale nic z tego nigdy nie wynikało. No i teraz rzeczywiście PiS próbował nieudolnie, nikogo nie rozliczył w praktyce, ale próbował to robić. No jakby tutaj tym można powiedzieć takim, no, flagowym projektem było oczywiście zatrzymanie, aresztowanie mecenasa Giertycha, który tam mdlał, umierał, prawda, i tak dalej, i twierdził, że nie usłyszał zarzutów, prawda, ich nie uznawał i tak dalej, ale to oczywiście tego typu spraw było tam prób więcej, no i to zostało uznane przez dotychczasową opozycję, tak zwaną totalną, zostało to uznane jako zerwanie tej umowy, pewnego paktu społecznego. Ja bym powiedział tak, no i teraz
teraz przychodzi czas zemsty. Ja zawsze, jak ze studentami, mam zajęcia na temat teorii powstania państwa i dochodzimy wśród teorii powstania państwa do umowy społecznej i studenci tak zawsze się tak zwracają uwagę, że ta umowa społeczna to jakieś takie abstrakcyjne, to tego nigdy nie było i tak dalej. Ja mówię, jak to nie było? Nie traktujcie tego dosłownie, że to muszą się na polance spotkać. Spotkali się przy okrągłym stole, kilka ekip różnych środowisk i uzgodniły umowę, jak będzie wyglądała Trzecia Rzeczypospolita. No i Jarosław Kaczyński tą umowę próbował zerwać, nieudolnie, bo nieudolnie, ale próbował. I inni kontrahenci umowy poczuli, że umowa została zerwana. No i to jest coś takiego, co się u Hobbesa nazywa stanem natury, czyli gdzie wszyscy walczą ze wszystkimi. No i w tej chwili mamy tego, bym powiedział, pokaz. Ja powiem szczerze, ja się zastanawiałem na początku, dlaczego Donald Tusk jako pierwszy uderzył w telewizję. Dlaczego? Nie czekał nawet do tego 13 stycznia, czyli do dnia dzisiejszego, kiedy rozmawiamy, a kiedy Sąd Najwyższy, tak zwani neosędziowie, mieli uznać prawomocność wyborów. Mnie się wydawało, że zbyt szybkie uderzenie może spowodować, że 13 stycznia, czyli 11 stycznia, przepraszam, czyli dzisiaj, Sąd Najwyższy wyborów właśnie nie uzna, broniąc jakby tutaj stanowisk PiSu. Ale zdaje się uznał dzisiaj, prawda? Uznał dzisiaj, tak. Ja się zastanawiałem, po co to było i doszedłem do wniosku, że sposób myślenia Donalda Tuska był odmienny. Jeżeli zaczekamy do 11 stycznia, nie ruszając niczego, to Sąd Najwyższy może tych wyborów nie uznać. I będą nowe. Ale jeśli zabierzemy do tego czasu PiSowi telewizję publiczną, to jakby główny ośrodek propagandowy PiSu przestanie istnieć, co będzie oznaczało, że w następnych wyborach PiS zostanie tylko z małą telewizją TV Republika. I w takiej sytuacji Jarosław Kaczyński nie zdecyduje się na przyspieszone wybory, ponieważ ma słabsze karty. I odnoszę wrażenie, że fakt, iż dzisiaj Sąd Najwyższy uznał wybory, to zdaje się z tej izby złożonej z neosędziów, prawda, i tak dalej, tak zwanych, świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński nie chce nowych wyborów, ponieważ czuje, że te nowe wybory po prostu przegra. Tusk po pierwsze pokazał siłę, pokazał skuteczność, której ja się po nim w ogóle nie spodziewałem i wszyscy go uważaliśmy za taką, no mówiąc językiem mecenasa Giertycha, jego znanym pojęciem ciamcia-ramcie. Tymczasem się okazało, że ma pazur i potrafi działać w sposób absolutnie zdecydowanie bezwzględny i prawdopodobnie niezgodny z prawem. Zabrał Jarosławowi Kaczyńskiemu telewizję. Telewizja Republika nie ma takich zasięgów, zresztą chyba nie obejmuje całego kraju i nie do wszystkich dociera, szczególnie do osób starszych. Dlatego jakby tutaj no, Jarosław Kaczyński stracił swoją główną kartę propagandową i dlatego dzisiaj prawdopodobnie Sąd Najwyższy uznał legalność wyborów. I tak samo mam pewne wątpliwości, czy w tej sytuacji prezydent będzie dążył do rozpisania nowych wyborów pod pretekstem budżetu. Dlatego, że PiS przegrało wybory, przegrało walkę o telewizję, przegrało walkę o Wąsika i Kamińskiego, czyli jakby cała seria porażek. Elektorat Donalda Tuska jest w tej chwili w euforii, bo jest zwycięstwo za zwycięstwem. I w tej sytuacji przyspieszone wybory dla Prawa i Sprawiedliwości mogą się skutkować w ten sposób, że obecna koalicja rządowa może uzyskać na przykład większość pozwalającą odrzucać weto prezydenckie. I jeżeli się tak stanie, że będzie miała większość pozwalającą odrzucać weto prezydenckie, no to wtedy jakby no PiS stanie się już bezbronnym obserwatorem sceny politycznej. Dlatego w moim przekonaniu Donald Tusk okazał się być całkiem dobrym rozgrywającym, znacznie lepszym niż sądziłem, że jest. Może jego doświadczenia z boiska piłkarskiego mu się przydają, no bo jak się ma dobry przegląd sytuacji na boisku, no to można rozgrywać piłeczkę. Myślę, że jest troszeczkę inaczej. Nie chodzi o piłeczkę. Mówiąc kategoriami profesora Feliksa Konecznego, Jarosław Kaczyński reprezentuje, no, taką bym powiedział, polityczną turańszczyznę, czyli jest czambuł, na czele czambułu jedzie Han, prawda, i zmiata wszystko na swojej drodze. I wiemy, że cywilizacja turańska i ludzie cywilizacji turańskiej ulegają tylko i wyłącznie większemu czambułowi, czyli mówiąc wprost, bardziej bezwzględnemu i okrutnemu Hanowi.
I Donald Tusk w tej chwili pokazał, że potrafi być jeszcze bardziej bezwzględnym i brutalnym chamem niż Jarosław Kaczyński. Czyli przyszła kryska na matyska. No, nie rób innemu, co tobie niemiłe. No i tu okazało się, że uczeń przerósł mistrza, bo myśleliśmy, że już bardziej cynicznego polityka jak Jarosław Kaczyński nie ma. Natomiast okazało się, że tą lekcję dobrze odrobił. Donald. Tak, Donald Tusk jest naprawdę dobrze przygotowany do rządzenia. Znaczy nie powiem w sensie do rządzenia Polską w rozumieniu rządzenia, dbania o dobro wspólne, interes narodowy, ale jest dobrze przygotowany do przejęcia władzy. Jeśli za Niccolò Machiavellim i Leninem powiemy, że celem polityki jest zdobycie i utrzymanie się przy władzy, Donald Tusk świetnie odrobił lekcję i w tej chwili zaskakuje Jarosława Kaczyńskiego swoją bezceremonialnością, brutalnością i brakiem szacunku dla prawa, kultury politycznej, czyli tego wszystkiego, co cechuje myśl liberalną, do której Donald Tusk przecież się przyznaje. Także tutaj rzeczywiście bardzo odrobił lekcję i przerósł mistrza. Ja myślę, że do Jarosława Kaczyńskiego musi być to mocno szokujące. Tym bardziej, że on liczył bardzo na ten marsz wolnych Polaków. Natomiast zdaje się, że ten marsz jest kompletnie bez żadnego znaczenia. Ja czekam, jakie będą reperkusje jutro, pojutrze, bo myślę, że tu jeszcze nas strona ta Koalicji Obywatelskiej zaskoczy, bo oni jednak widać nie są to takie cienkie bolki, które są nieprzygotowane do tego konfliktu. Będą prowadzić twardą grę. Być może w kilku jeszcze miejscach upokorzą i pokonają Kaczyńskiego. Natomiast mam takie pytanie, które każdemu przychodzi do głowy. Czy nie sądzisz, że może przeciągną strunę? Czy sądzisz, że jest w Polsce taki nastrój, nie wiem, żeby doszło na przykład do przelewu krwi? Bo niektórzy porównują, że to jest wojna Hutu i Tutsi, że nasze państwo już istnieje tylko teoretycznie, tak jak mówił pułkownik Sienkiewicz, no też zaangażowany w tą ostatnią wojnę. Albo teoretycznie, albo to jest państwo po prostu z tektury, a może wręcz z papieru toaletowego. Czy grozi nam scenariusz Hutu i Tutsi? Myślę, że nam nie grozi z bardzo prostego powodu. Po pierwsze, Donald Tusk ma wszystkie karty. To znaczy, ma poparcie zarówno Brukseli, jak i Waszyngtonu. Po drugie, posiada kontrolę nad wszystko, całą, nazwijmy to, zinstytucjonalizowaną przemocą, którą posiada państwo. Po trzecie, posiada w tej chwili, zdobył przewagę medialną. No i po czwarte, posiada Warszawę. Jednak większość pisowców, którzy dzisiaj przyjechali na marsz tak zwanych wolnych Polaków, cokolwiek byśmy nie mówili sobie i nie żartowali o tej nazwie, bo akurat PiS nie kojarzy mi się specjalnie z Partią Wolnościową, to zdecydowana większość tych, którzy tam się byli na tym marszu PiSu, to są osoby spoza Warszawy. Warszawa generalnie nie jest pisowska, no i trudno sobie wyobrazić robienie rewolucji na ulicach w momencie, w którym właśnie zwolennicy muszą codziennie zrobić kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów, żeby przyjechać po prostu. Dlatego Jarosław Kaczyński był w stanie, żeby ich raz sprowadzić, może jeszcze, nie wiem, za 2 miesiące drugi raz, ale tutaj trzeba by zrobić manifestacje, które by się odbywały wielotysięczne, wieluset tysięczne codziennie. I nie mając Warszawy, nie jest w stanie tego w żaden sposób zrobić. Dlatego w moim przekonaniu jakby poparcie dla, takie bym powiedział, właśnie tych aktywistów przyjeżdżających do Warszawy będzie spadało. W moim przekonaniu, jak mówię, Donald Tusk posiada po prostu w tej rozgrywce mocniejsze karty i posiada coś, czego nie miał Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński ciągle był krytykowany i musiał się tłumaczyć w Brukseli i w Waszyngtonie. Bruksela, Waszyngton. A Donald Tusk nie musi.
Minister Bodnar spotkał się chyba dzisiaj czy wczoraj z ambasadorem Brzezińskim Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska powiedziała, że to są nasze wewnętrzne sprawy, czyli jakby tutaj pewne ograniczenia, Przez które wiele lat się Jarosław... wtrącali do naszych spraw, a dzisiaj ogłosili, że się nie będą wtrącać. Że się nie będą wtrącać. Pan Weber, Czyli, chyba czyli z wszystkie Partii Ludowej ograniczenia, Europejskiej. tak. Tak, czyli wszystkie ograniczenia, które posiadały Prawo i Sprawiedliwość, na przykład nie mogąc skasować TVN-u, nie istnieją w przypadku Donalda Tuska, który dostał taką carte blanche od i Amerykanów, i Europejczyków na narzucenie takiego hasła z XIX wieku, żeby Lord Reign a Warsowi, czyli żeby porządek zapanował w Warszawie. Ja myślę, że w tej chwili niemieccy czy francuscy politycy właśnie rzucają to hasło Lord Reign a Warsowi, porządek zapanował czy panuje w Warszawie. No i tym optymistycznym, przynajmniej dla jednej ze W stron tego cudzysłowie, tak. sporu, stwierdzeniem, może zakończmy naszą rozmowę. Już nam niewiele czasu zostało w tym czasie przeznaczonym na dzisiejszą transmisję. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był profesor Adam Wielomski. Dziękuję Ci bardzo, Adamie. Dziękuję również serdecznie. Państwa zachęcam do oglądania naszych programów zarówno na YouTubie, na Ramblu, na Bitszu, na CDA, na VK, a także na Odyseę. No, na wielu miejscach można nas oglądać, ale dywersyfikując ryzyko zachęcamy, żeby subskrybować większość, jak nie wszystkie te kanały. Dziękujemy za wsparcie finansowe, które jest potrzebne, żebyśmy mogli kontynuować naszą działalność edukacyjną, medialną, wydawniczą. Jeżeli chcą Państwo nas wspomagać, tak jak do tej pory przez kilkanaście lat, prosimy o kolejne darowizny na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. A także zachęcam do zaglądania do naszej księgarni wysyłkowej. To jest księgarnia, która ma zarówno książki wydane przez Centrum Edukacyjne Polska, jak i przez niektórych innych wydawców. Tam pod adresem CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, /sklep.pl, myślę, że znajdą Państwo wiele ciekawych pozycji. Ja oczywiście najbardziej polecam nasze serie wydawnicze. To są dwie podstawowe serie wydawnicze. Jedynie Prawda jest ciekawa. Tam jest 8 książek, które są pokłosiem naszych konferencji historycznych. W niektórych książkach są też teksty profesora Wielomskiego dotyczące na przykład kulis II wojny światowej, to znaczy sytuacji w niektórych państwach, które brały udział w II wojnie światowej. A ostatnie dwa tomy są poświęcone tej serii wybitnym postaciom w szeroko rozumianym obozie narodowym. Przedstawiciel Lewicy Narodowej Bolesław Piasecki, tak go nazwał tutaj Konrad Rękas, że był to najwybitniejszy przedstawiciel Narodowej Lewicy, a także przedstawiciel Prawicy Narodowej Jędrzej Giertych. Ostatnia książka, ósmy tom w tej serii. Myślę, że bardzo ważne pozycje. Zachęcam do zapoznania się z nimi. A także seria Gorące tematy. Ja tu może pokażę dwie książki. Książkę francuskiego autora Pierre de Villemarais, Źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street, a także książkę niemieckiego autora Henneke Kardela, Hitler założycielem Izraela. Myślę, że obie pozycje bardzo ciekawe i wnoszące dużo ważnych treści uzupełniających taką wiedzę ogólną i nazwijmy to wiedzę mainstreamową. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do widzenia.